Witam serdecznie, z tej strony Piorun. Zrobimy sobie dzisiaj test internetu. Jaki mam? Speed test. Zobaczymy. Mam ten switch TP-Linka, to jest to, wiecie, no, zobaczcie teraz. Nawet nie ma tyle, ile powinno być, bo po Wi-Fi zapierdziela to szybciej, a wszystko chodzi o to, że ten switch jest stary, bo jeszcze wiecie, jak miałem internet od Neti w 2015 roku, to ten switch jeszcze wystarczał w zupełności, a teraz to sami widzicie, co tu się odpierdziela. Ten switch już nie daje rady. Jednym słowem można to podsumować tak. Uważam, że to końcowe podsumowanie jest wystarczające. No. I tu jest tak. Mój wynik to to. Ogólnie internetu mam przyznane ponad 300 mega na sekundę. Jest po światłowodzie 24 IT, a mój wynik to tylko 93. Ja pierdolę, gdzie ja na telefonie mam większe transmisje przez Wi-Fi, a to wszystko jest powodem przez to właśnie, że ten kurde switch TP-Linka, on po prostu nie wyrabia, bo jest już stary i zużyty, i po prostu normalnie, no, śmiech, normalnie ludzie, śmiech, powiem szczerze, śmiech. I tyle, powiem po prostu, to jest normalnie żenada. Ale jak pokazywałem w filmie, to kupuję switch Cisco, który ma nawet prędkości do 1000 megabitów na sekundę, czyli 1 giga na sekundę. To już w ogóle będzie przeskok. Przeskok zajebisty. No i powiem szczerze, ja tu nie mam dużo, powiem wam szczerze, kabla, bo ja mam od routera do siebie do biurka z komputerem, to ja mam tylko ile? Szczerze mówiąc, 10 metrów kabla. Ten kabel to jest kabel kategorii 6 i on ma do 10 gigabitów na sekundę przepustowość. Tylko wiecie, chodzi głównie o to, że no tu jest switch stary, który ma bardzo małą przepustowość, no i to nie daje rady po prostu. No. I pod tym, w opisie tego filmu umieszczę link do tego switcha, żebyście sobie zobaczyli, na czym to człowiek musi czasem pracować dosłownie. No to jest dla mnie śmiech po prostu. No. Okej, trzymajcie się. Na razie. A jakby kogoś interesowało, to wam pokażę. Sieć 100 megabitów na sekundę. No bo, sorry bardzo, bo jak to się mówi, a teraz zrobimy sobie tak, wyłączymy to połączenie, a zrobimy tylko po Wi-Fi i zobaczymy, co się stanie ponownie. Patrzcie teraz, bo zadzieje się magia, istna magia się zadzieje, patrzcie bardzo. A, no tak, słuchajcie, nie wziąłem pod uwagę, że ja mam tu, no, trochę słabszy zasięg, ale słuchajcie, po Wi-Fi i tak jest lepiej, bo ping jest niższy. To jest 30 mega na sekundę, bo ja jadę na innym połączeniu, ale uważam, że nie jest po Wi-Fi źle.
Ja już nawet grałem po Wi-Fi i nie ma tragedii. Jak to wygląda? No tak. Okej, teraz zrobimy myk. Zrobimy myk. Wejdziemy sobie w ustawienia. W Wi-Fi. Co my mamy? Połączone. Weźmiemy 24 i tak hasło. No dobrze. Dobra. Ciekawe. Połączone. Jesteśmy połączeni teraz po jeszcze szybszym połączeniu i sprawdzimy jeszcze raz ponownie. Testowanie. Teraz mamy prawie pełny zasięg i patrzcie teraz, bo będzie ciekawie. Ja uważam, że nie jest tragicznie. To, co tutaj mam, to mi po Wi-Fi w zupełności wystarczy. Ale powiem wam szczerze, że no ja oczekuję, wiecie, oczekuję czegoś więcej. Trzymajcie się na razie.